Chciałbym zaproponować, abyśmy przeczytali z drugiego listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od pierwszego wiersza. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawił Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Paulus hat zwei Briefe an Thessalonich geschrieben. Paweł napisał dwa listy skierowane do Thessaloniczan. Und oft, wenn einen Brief geschrieben hat, gibt es eine Ursache dafür, einen Grund. I zazwyczaj, kiedy pisze list, to jest jakiś powód tego listu, czy powód pisania tego listu. Der Grund für den ersten Brief war ein Problem der Gestorbenen. Powodem napisania pierwszego listu był ten temat, czy problem tych, którzy zasnęli, umarli. Der zweite Brief, von dem wir heute gelesen haben, drugi list, który, z którego dzisiaj przeczytaliśmy, ist der Grund, dass ein Problem mit den Lebenden da war. Powodem jego napisania jest pewien problem z tymi, którzy byli żyjący, z tymi, którzy żyli. In 1. Thessalonicher heißt es, w pierwszym liście do Tesaloniczan, dass die Thessalonicher sich, czytamy, że Tesaloniczanie, von den Götzenbildern zu Gott bekehrt haben. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. W pierwszym rozdziale, w 9. wierszu czytamy, że oni odwrócili się, czy nawrócili się od bałwanów do Boga. Ich hoffe, dass heute auch alle hier wissen, wir sind weg von den Götzenbildern zu Gott gekommen. Mam nadzieję, że wszyscy o tym dzisiaj wiemy, którzy jesteśmy tutaj zebrani, że odwróciliśmy się od bożków czy od bałwanów i przeszliśmy do Boga. Wir brauchen den Herrn Jesus als unseren Heiland. Potrzebowaliśmy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Dieses Evangelium hatte Paulus in Thessalonich verkündigt. I tą Ewangelię Paweł głosił wśród Tesaloniczan. Und was ist, wenn ein Gläubiger, wenn ein Christ sich bekehrt hat? Was macht er dann? A co się dzieje, czy też co czyni chrześcijanin, który się nawrócił? Zwei Dinge. Dwie rzeczy. Den Herrn erwarten. Oczekuje Pana. Und dienen. I służy. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Erwarten wir den Herrn Jesus? Czy oczekujemy Pana Jezusa? Und dienen wir dem Herrn Jesus? Czy
służymy Panu Jezusowi? Bei den Thessalonichern war es so stark, die Erwartung. Wśród Thessaloniczan to oczekiwanie, czy czekanie było tak mocne, czy tak silne, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass einer noch sterben würde. Że nie liczyli się w ogóle z tym, że ktoś jeszcze w ogóle mógłby zasnąć, czy też umrzeć. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Możemy sobie to wyobrazić. Wenn einer von uns heute verstirbt, heimgeht, jeżeli ktoś z nas dzisiaj odchodzi, czy umiera, dann sind wir auch traurig, to oczywiście jesteśmy smutni, aber wir sagen, ja, ist doch normal. Ale też mówimy, jest to przecież normalne. Aber für die Thessalonicher nicht. Ale dla Thessaloniczan nie. Sie warteten auf den Herrn Jesus. Oni oczekiwali Pana Jezusa. Und diese Erwartung möchte ich gerne für mich auch haben. I chciałbym mieć dla siebie również tak mocne oczekiwanie. Und deswegen schreibt Paulus diesen ersten Brief, um ihnen zu zeigen, was passiert mit den Gläubigen, die sterben. I dlatego, czy z tego powodu, czy w tym celu pisze Paweł ten pierwszy list do Tesaloniczan, aby poinformować ich, co dzieje się z tymi, którzy umierają. Im zweiten Brief, w drugim liście, war das Problem, dass es böse Lehrer gab. Problem był następujący. Byli, czy też istnieli fałszywi nauczyciele, źli nauczyciele. Dass die gesagt haben, das Kommen des Herrn Jesus ist schon vorbei. Którzy mówili, przyjście Pana już się wydarzyło. Und ich glaube, dass das heute auch in der Christenheit sehr verbreitet ist. I myślę, że również i dzisiaj taka myśl jest rozpowszechniona pośród niektórych chrześcijan. Viele Christen glauben nicht mehr an die Entrückung. Wielu wierzących, czy też wielu chrześcijan nie wierzy w pochwycenie, sondern denken, wir müssen noch durch die Drangsalzeit. Ale wielu nadal uważa, że musimy jako chrześcijanie przejść przez czas wielkiego ucisku. Und das ist nicht wahr. I to nie jest prawdą, to się nie zgadza. Das erklärt der zweite Thessalonicher Brief. I właśnie to pokazuje nam drugi list do Thessaloniczan. Es ist wahr, dass ein Gläubiger, dass ein Christ durch Leiden zur Herrlichkeit geht. Jest prawdą, że chrześcijanin musi przejść przez cierpienia do chwały. Aber wir warten nicht auf die Drangsal, sondern wir warten auf die Entrückung. Ale my nie oczekujemy na czas wielkiego ucisku, ale oczekujemy na moment przyjścia Pana Jezusa celem naszego pochwycenia. Die Thessalonicher waren in Schwierigkeiten. Thessaloniczanie byli w trudnościach. Und wir können heute dankbar sein, dass wir in Europa nicht verfolgt werden als Christen. A my dzisiaj możemy być szczęśliwi, czy też wdzięczni za to, że nie jesteśmy prześladowani jako chrześcijanie, czy też wierzący w Europie. Aber wir wollen beten für viele verfolgte Christen auf dieser Erde. Ale chcemy też się modlić i polecać wielu prześladowanych wierzących na tej ziemi. China, Nordkorea, viele Länder. Chiny, Korea Północna i wiele innych krajów. Nun, was schreibt Paulus in diesem ersten Kapitel? I o czym pisze w tym pierwszym rozdziale Paweł? Wir könnten sagen, dieses erste Kapitel ist ein Trost für die Gläubigen in Thessalonich. Możemy powiedzieć, że ten pierwszy rozdział jest pewnego rodzaju pokrzepieniem dla tych wierzących w tamtym miejscu. Sie waren in Schwierigkeiten. Byli w trudnych okolicznościach. Und wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann muss erst unser Herz für die Belehrung geöffnet werden. A kiedy znajdujemy się właśnie w takich ciężkich okolicznościach, to najpierw nasze serce musi być odpowiednio nastawione, abyśmy przyjęli pouczenie. Und das macht im ersten Kapitel. I to właśnie czyni Paweł w pierwszym rozdziale. Er erinnert die Thessalonicher im ersten Vers an ihre Beziehung zu Gott dem Vater und zu dem Herrn Jesus. On przypomina w pierwszym wierszu Thessaloniczanom o ich związku do Boga Ojca i do Pana Jezusa. Und Paulus schreibt in diesem Brief oft unser Gott, unser Vater. I Paweł często pisze w tym liście nasz Bóg i nasz Ojciec.
Das bedeutet, wir gehören zusammen. To znaczy, my należymy do jednej społeczności, jesteśmy razem. Wir sind eine Familie. Jesteśmy jedną rodziną. Wir sind die Familie Gottes. Jesteśmy rodziną Bożą. Das hilft uns, dass wir nicht alleine den Weg gehen müssen, sondern dass wir gemeinsam den Weg gehen können. To nam pomaga, że nie musimy iść sami tą drogą, tylko możemy tą drogą iść wspólnie. Und wünscht zwei Sachen. I on życzy dwie rzeczy. Gnade. Łaska. Und Frieden. I pokój. Wir brauchen für jeden Tag in unserem Leben die Gnade Gottes. Na każdy dzień naszego życia potrzebujemy łaski Bożej. Und wir wollen den Weg mit dem Herrn Jesus mit Frieden in unserem Herzen gehen. I drogę z Panem Jezusem chcemy iść mając pokój w naszych sercach. Und wie oft in den Briefen beginnt Paulus mit einem Dank. I tak jak to często robi w swoich listach, Paweł rozpoczyna ten list z pewnym dziękczynieniem, czy też podziękowaniem. Wir können da sehr viel lernen. Możemy się z tego wiele nauczyć. Manchmal ist es nötig, dass wir auch gegenseitig Kritik üben. Czasem jest to dobre, że stosujemy wobec siebie pewnego rodzaju krytykę. Oder dass ein Vater mit seinem Sohn etwas besprechen muss. Albo jak się czasem może zdarzyć, ojciec musi coś przegadać, czy też porozmawiać o czymś ze swoim synem. Und wir Väter sind oft sehr kritisch mit unseren Kindern. Często jako ojcowie jesteśmy bardzo krytyczni wobec naszych dzieci. Und hier können wir von Paulus lernen. I tutaj możemy czegoś nauczyć się od Pawła. Er öffnet erst das Herz der Thessalonicher mit einem Dank. On najpierw otwiera serce Thessaloniczan z pewnego rodzaju dziękczynieniem, czy z wdzięcznością. Und das können wir auch tun. I to również my możemy czynić. Dann ist das Herz auch offen, Kritik zu bekommen. Wtedy też w kolejnym kroku serce jest bardziej otwarte na to, aby otrzymać jakąś krytykę. Wir sagen bei uns, man soll nicht mit der Tür ins Haus fallen. U nas się mówi, że nie wchodzi się z drzwiami do domu, do środka. Sondern erst einmal, ich sag mal, eine gute Atmosphäre schaffen. Ale najpierw trzeba stworzyć pewnego rodzaju dobrą atmosferę. Aber ich sage mir das zuerst. Ale ja to mówię najpierw do siebie samego. Oft haben wir unsere Kinder schon direkt an der Tür, ich sag mal, verurteilt. Bardzo często zdarzało się, że nasze dzieci oceniliśmy już w drzwiach, w samym progu. Anstatt dass wir erstmal eine Atmosphäre schaffen. Wydaliśmy osąd, zamiast najpierw stworzyć pewnego rodzaju dobrą atmosferę. Wofür konnte Paulus danken? Wofür konnte er danken? Za co mógł Paweł dziękować, czy za co był wdzięczny? Er spricht von ihrem Glauben. On mówi o ich wierze. Und von ihrer Liebe. I mówi o ich miłości. Und er hat gesagt, dieses ihr Glaubensvertrauen wächst. On mówi, że ta wiara bardzo wzrasta. Könnte er auch von euch, von uns heute schreiben, unser Glaube wächst? Czy mógłby Paweł o nas dzisiaj napisać, że nasza wiara wzrasta? Das ist normal für einen Gläubigen. To jest normalne dla każdego wierzącego. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause eine Zimmerpflanze habt oder einen Baum im Garten. Nie wiem, czy w domu macie jakąś roślinę, czy jakieś drzewo w ogrodzie. Was macht ihr, wenn sie niemals neue Blätter bekommt, nicht wächst? Co zrobilibyście, jeżeli nie wydawało żadnego owocu, czy też nie miało liści, czy też nie wzrastało? Ist sie überhaupt gesund? Czy jest w ogóle zdrowe? Lebt sie? Żyje jeszcze? Und unser Glaube? A nasza wiara? Lebt er? Czy jeszcze żyje? Wächst er? Czy on jeszcze wzrasta? Paulus konnte sagen, ihr Thessalonicher, ich danke Gott, weil euer Glaube wächst. A Paweł mówi, wy za was, Thessalonicianie, dziękuję Bogu, bo wasza wiara wzrasta. Die Sprüche sagen in Kapitel 4, Przypowieści Salomona w czwartym rozdziale mówią, was für den Gläubigen charakteristisch ist, co jest charakterystyczne dla wierzącego. Kapitel 4, Vers 18.
4 rozdział przypowieści Salomona, wiersz 18. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Das der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das steht in der Bibel. Unser Glaube soll wie ein Sonnenaufgang bis in die Höhe gehen. Nasza wiara powinna tak jak wschód słońca wschodzić i iść aż do samej góry. Und dann sagt er zweitens, und das ist die Reihenfolge ist wichtig. I po drugie mówi, i jest też ta kolejność ważna tutaj. Der wachsende Glaube, wzrastająca wiara, ist unsere Verbindung so. I jest to jakby nasze połączenie w górę. Und wenn das stimmt, i jeżeli to się zgadza, jeżeli to jest w porządku, dann ist die Verbindung so auch in Ordnung. To również to połączenie w poziomie jest w porządku. W Liebe zueinander. Miłość do innych. Und ich habe Sorge, dass oftmals wir bekümmert sind über die Liebe untereinander. Bardzo często można się, czy też martwię się, że często zajmujemy się miłością wzajemną wobec siebie. Das ist gut. I to jest dobre. Aber das ist das zweite. Ale to jest druga z kolei rzecz. Das erste ist, dass unsere Verbindung zu Gott in Ordnung ist. Po pierwsze, to połączenie z Bogiem, ta relacja wobec Boga musi być w porządku. Wenn wir alle zu dem Herrn schauen, a jeżeli wszyscy patrzymy w kierunku Pana, na Pana, dann wird es auch untereinander zu uns verbinden. To wtedy też te wzajemne relacje będą w porządku. Er schreibt die Liebe jedes Einzelnen. Wzajemna miłość wasza, czy też miłość każdego pojedynczego. Also jeder hier. Czyli każdego tutaj z obecnych. Zu allen. Do wszystkich. Und dann von euch allen zueinander. Ta miłość wobec drugiego. Dass es etwas Wechselseitiges ist, das uns verbindet. To jest coś jakby takiego naprzemiennego, które w dwie strony działa. Co nas łączy. Das war das Gebet von Paulus. To była modlitwa Pawła. Er hatte gebetet in 1. Thessalonicher 3. On w pierwszym liście do Tesalonicza, w trzecim rozdziale, Vers 12, w wierszu 12, was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy. Und jetzt kann er schreiben, ich danke Gott, Vers 3, Kapitel 1, von der Liebe zueinander. Wtedy się modlił, a tutaj dziękuję za tą miłość, którą macie wzajemną wobec siebie. Also, beten wir füreinander? Czy modlimy się za jedni za drugich? Leben wir in der, im Glaubensvertrauen nach oben? Czy żyjemy w tym dobrym połączeniu z Bogiem, w tej pionowej relacji? Und es wird auch ein gutes Miteinander geben. A wtedy też będzie ta dobra, wzajemna relacja wobec nas wszystkich tutaj w poziomie. Und Paulus konnte auch von, das sagt er in Vers 4, i Paweł również w czwartym wierszu mówi, dass er bei anderen Gläubigen über die Versammlung in Thessalonich gesprochen hat. Mówi, że o tym on też i mówi w innych zborach Bożych. Worüber sprechen wir? O czym my mówimy, czy też rozpowiadamy? Wenn ich nach Deutschland zurückkomme, was kann ich erzählen von den Gläubigen in Polen? Jeżeli kiedy wrócę do swoich wierzących w Niemczech, o czym powiem tutaj, co będzie dotyczyło wierzących z Polski? Wir sind oft geneigt, dass wir das mitnehmen, was nicht so schön ist. Bardzo często się zdarza, że jesteśmy skłonni brać to, czy zapamiętywać to, co nie jest aż tak dobre, czy tak pozytywne. Aber Paulus macht das nicht. Ale Paweł tego nie robi. Er spricht von den Dingen, die er in Thessalonich gesehen hat. On mówi o tych rzeczach, które on zauważył u Tesaloniczan. Und ich nehme mit aus Grabowie. I ja wezmę ze sobą z Grabowa stąd. Es gibt einige neue Gesichter. I powiem, są nowe twarze. Das ist eine große Gnade. To jest wielka łaska. Und darüber freuen wir uns. I z tego powodu się cieszymy, to jest powód do radości. Und jetzt, wenn ich vielleicht
in ein oder zwei Jahren noch einmal kommen kann. A jeżeli będę mógł przyjechać jeszcze za rok czy za dwa lata, dass wir dann sagen können, der Glaube wächst. To mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli powiedzieć, wiara wzrasta. Nicht nur das neue Gebäude wächst. Nie tylko wasz nowy budynek wzrasta. Ich hoffe auch. Mam nadzieję, że to również się dokończy. Aber dass auch inneres Wachstum da ist. Ale że również ta, ten wewnętrzny wzrost ma miejsce. Und Liebe zueinander. I miłość wzajemna jedni do drugich. Aber eins fehlt. Ale brakuje jednego. In diesem Brief fehlt die Hoffnung. W tym liście brakuje nadziei. Es war, das lesen wir in Vers 4 am Ende, ausharren da. W czwartym wierszu pod koniec czytamy, że była tam wytrwałość. Wegen eures Ausharrens. Aber in Kapitel 1 vom ersten Brief, ale w pierwszym rozdziale pierwszego listu, Vers 3, w trzecim wierszu, steht Ausharren der Hoffnung. Czytamy o wytrwałości w nadziei. Ich möchte das versuchen, an einem einfachen Beispiel klarzumachen. Chciałbym to jakby wyjaśnić na jednym przykładzie. Vielleicht ist jemand verheiratet? Może jest ktoś ożeniony? Und er harrt in der Ehe aus. I jakby trwa w małżeństwie. Aber es ist keine Hoffnung auf Besserung. Ale nie ma żadnej nadziei na poprawę. Dann ist das Ausharren schwer. To wtedy jakby okazać się wytrwałością jest czymś ciężkim. Wenn eine Situation da ist, wo ich glaube, sie verändert sich nicht mehr. Jeżeli jest pewnego rodzaju sytuacja, gdzie myślę, nie ma szans, żeby się coś poprawiło. Ich hoffe nicht. Mam nadzieję, że nie. Aber bei den Thessalonichern war es nicht ein Problem in einer Ehe. Ale u Thessaloniczan problemem nie był jakaś, nie była problematyczna sytuacja w małżeństwie. Sondern die Entrückung wurde ihnen weggenommen. Ale ta myśl o pochwyceniu była im jakby zabrana. Und deswegen war die Verfolgung, die Leiden nur noch schwer zu ertragen. I dlatego przeżywanie cierpienia było jakby cięższe, czy wytrwałość była cięższa. Und jetzt sagt Paulus, dass es normal ist für die jetzige Zeit. I Paweł teraz mówi, jest to normalne dla tych czasów. Dass die Gläubigen leiden müssen, że wierzący muszą również cierpieć, und die Ungläubigen nicht. A niewierzący nie. Vielleicht haben wir das auch schon mal erlebt. Może już zdarzyło się, że i my takie coś przeżyliśmy. Asaf hat das auch erlebt. Asaf również to przeżył. Er schreibt in Psalm 73. On pisze w Psalmie 73. Den Menschen um uns her geht es wunderbar. Tym otaczającym nas ludziom wszystko idzie po ich dobrej myśli. Sie können feiern, sie können alles machen. Mogą świętować, wszystko mogą robić. Und wir sitzen hier, ja? A my tutaj sobie siedzimy. Bis Asaf wohin ging? Aż do tego, kiedy Asaf, Psalm 73, otworzymy Psalm 73. Bis ich hineinging und deren Ende gewahrte. Genau, Vers 17. Ja. W wierszu 17. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Das Ende der Sache ist entscheidend. Koniec rzeczy jest decydujący. Wir sagen bei uns in Deutschland, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mówimy w Niemczech, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wir lachen nicht über die Ungläubigen, hoffentlich. Oczywiście nie śmiejemy się z niewierzących. Mam nadzieję, że jest to jasne. Sondern wir haben ein Herz, das sie noch umkehren und den Herrn Jesus im Glauben annehmen. Ale że mamy serce, które jakby się, które nawraca i chce przyciągać do Pana Jezusa. Aber wir dürfen uns freuen. Ale my możemy się cieszyć. Weil wir unser Ende kennen. Bo my znamy nasz koniec.
Wir können zurufen Maranatha. My możemy wołać Maranatha. Der Herr kommt. Pan przychodzi. Und dann ist alles vorbei. I wszystko już się zakończy. Dann gehen wir in die Herrlichkeit. Pójdziemy wtedy do Jego wspaniałości. Und dann feiern die Ungläubigen nicht mehr. I wtedy niewierzący nie będą świętować. Alles, was wir jetzt sehen auf dieser Erde, wszystko, co dzisiaj widzimy, czy teraz widzimy na tej ziemi, Erdbeben, trzęsienia ziemi. Wisst ihr, wo das Erdbeben war? Wiecie, gdzie było trzęsienie ziemi? Antiochien. Antiochien. Da, wo früher die erste Versammlung, wo die Christen genannt worden sind, das ist die Gegend in der Türkei, wo jetzt das Erdbeben ist. Tam, gdzie wierzący po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami, czy też chrystianami. Dokładnie w Antiochii, tam, gdzie teraz w Turcji było trzęsienie ziemi. Krieg in der Ukraine. Wojna na Ukrainie. Das ist nichts gegen die Zukunft. To nie jest nic w porównaniu z przyszłością. Dann kommt ein schweres Verderben über diese Erde. Przyjdzie ten straszny sąd nad tą ziemią. Und das soll uns helfen, das schreibt Paulus jetzt hier in den nächsten Versen. I to powinno nam pomóc, i to pisze Paweł w tych kolejnych wierszach. Dass wir jetzt ausharren, abyśmy wytrwali, und dass wir durch Leiden zur Herrlichkeit gehen. I abyśmy przeszli przez cierpienia do wspaniałości. Er sagt in Vers 5 fortfolgende, on pisze w wierszu 5 i kolejnych, jetzt werden die Gläubigen bedrängt. Teraz wierzący będą cierpieli, czy też będą uciskani. Cierpieli. Dann kommt die Ruhe. A później przyjdzie spokój. Bei den Ungläubigen, sie haben eine vermeintliche Ruhe jetzt. Niewierzący mają taką złudny pokój. Aber dann kommt das Gericht. Ale później przyjdzie sąd. Er erklärt das, wir wollen jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das ist nicht so der Schwerpunkt heute. On to później objaśnia, nie chcemy teraz tego krok po kroku rozważać, nie jest to tematem dzisiaj. Aber diese Verse wollen wir noch einmal auf ein Herz legen, wenn jemand noch nicht bekehrt ist. Ale chcemy te wiersze jeszcze dzisiaj raz położyć, jeżeli jest ktoś jeszcze nie nawrócony. Er spricht von Feuer. On mówi o ogniu. Von Vergeltung. Vers 8, wenn er Vergeltung gibt, denen, die Gott nicht kennen. Każe. Dann heißt es in Vers 9, ewiges die Strafe erleiden. Zatracenie wieczne. Ewiges Verderben. Jako kara. Und das Angesicht des Herrn nicht sehen. I nie, brak możliwości oglądania oblicza Pana. Eine ganz schreckliche Zeit. Straszny czas. Ich hoffe, dass niemand heute hier ist. I mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo dzisiaj. 5. März, glaube ich, oder? 5 marzec, jeżeli się nie mylę dzisiaj. 2023. Feuerwehr Grabow. Dom straży w Grabowie. Ich habe das Evangelium gehört. Słyszałem Ewangelię tego dnia. Aber ich wollte nicht. Ale nie chciałem. Und dann sagt der Jesus, i Pan Jezus mówi, ich kenne dich nicht. Nie znam cię. Und dann wird man ewig in der Hölle sein und wer wissen, ich habe nicht gewollt. I wtedy taki człowiek będzie po wieczność w piekle i będzie świadomy, ja nie chciałem, ja świadomie tego nie przyjąłem. Deswegen noch einmal der Ruf, komm zu dem Herrn Jesus. Dlatego jeszcze raz to zawołanie, przyjdź do Pana Jezusa. Und wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann ist es manchmal nicht einfach. Wenn wir an den Jesus. A jeżeli wierzymy Panu Jezusowi, to rzeczywiście często nie jest łatwo. Vielleicht lacht die Familie. Może rodzina śmieje się. Vielleicht wird man verfolgt. Może ktoś będzie w jakiś sposób prześladowany. Verspottet. Wyśmiany. Aber das wollen wir ertragen. Ale chcielibyśmy to unieść. Weil wir wissen, wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit. Bo my wiemy, że jesteśmy w drodze do wspaniałości. Und für die Gläubigen sagt er in Vers 10.
A dla wierzących kieruje te słowa w wierszu 10. Wenn er kommt, kiedy on przyjdzie, und er meint damit, wenn er mit uns kommt, i on tutaj ma na myśli ten moment, kiedy on z nami przyjdzie, dann wird der Herr Jesus in uns verherrlicht werden. To Pan Jezus będzie uwielbiony w nas. Dann sind wir wie ein Denkmal seiner Gnade in der Zukunft. Będziemy jakby pomnikiem Jego łaski w przyszłości. Warum? Weil die Thessalonicher geglaubt haben. Dlaczego? Bo Thessaloniczanie uwierzyli w Niego. Und jetzt hatte er in Vers 3 für die Thessalonicher gedankt. W wierszu 3 on dziękował za Thessaloniczan. Und in Vers 11 betet er jetzt für die Thessalonicher. A w wierszu 11 modli się za nich. Und wofür betet er? I za co konkretnie on się modli? Dass wir als Gläubige nicht stehen bleiben. Abyśmy my jako wierzący nie zatrzymali się, czy nie stanęli. Stillstand ist Rückschritt. Brak rozwoju, czy też brak tego postępu jest jakby krokiem wstecz. Ich vergleiche das mit den Kindern, oder ich versuche es den Kindern zu erklären. Postaram się to wyjaśnić teraz dzieciom. Unsere Kinder sind mittlerweile erwachsen. Nasze dzieci już są dorosłe. Aber ich denke an die Zeit, wo sie Fahrradfahren gelernt haben. Ale jeszcze przypominam sobie czas, kiedy uczyły się jeździć na rowerze. Und sie konnten schon etwas Fahrrad fahren. I już potrafiły troszkę jeździć. Und plötzlich haben sie etwas Interessantes gesehen. I nagle zauważyły coś szczególnego. Was haben sie gemacht? Coś interesującego. I co one zazwyczaj wtedy czyniły? Aufgehört zu trampeln. Przestały pedałować. Also kein E-Bike. Wtedy jeszcze nie było rowerów elektrycznych. Und auf einmal fing sie an zu wackeln. I nagle zaczęły się chwiać na boki. Es war so interessant, dass sie vergessen haben zu trampeln. Tam było coś tak bardzo ich interesującego, że przestały pedałować. Zapomniały o tym, że muszą pedałować. Und das ist gefährlich. I to jest bardzo niebezpieczne. Sie haben fast das Gleichgewicht verloren. Traciły tą równowagę. Und wir haben gerufen, trampeln, trampeln, trampeln. I my wołaliśmy, pedałuj dalej, pedałuj. Und das macht Paulus hier auch. I to właśnie robi tutaj, to czyni Paweł. Der Glaube muss trampeln. Wiara musi pedałować. Wenn wir stillstehen, jeżeli zatrzymamy się, und unsere Blicke schweifen lassen auf Dinge in dieser Erde, i nasz wzrok będziemy kierować na rzeczy w tym świecie, dann ist es gefährlich. To jest to niebezpieczne. Der Jesus möchte gerne und Paulus betet auch dafür. Pan Jezus bardzo chce i Paweł również o to prosi, dass das Werk des Glaubens in Kraft erfüllt wird. Żeby tak jak jest tutaj napisane, żeby ta wiara była dopełniona mocą. Und dass dadurch der Name unseres Herrn Jesus verherrlicht werde in euch. I aby przez to imię Pana Jezusa było uwielbione w nas. Was bedeutet eigentlich verherrlichen? Co to znaczy uwielbione? Es ist fast ein unglaubliches Wort. To można powiedzieć, że jest to prawie niemożliwe, czy takie słowo. Der Herr Jesus soll in uns gesehen werden. Pan Jezus powinien być widzialny w nas. Geht das? Czy jest to w ogóle możliwe? Ich weiß nicht, ob ihr vor kurzem auch diese Geschichte in einem Kalender gelesen habt. Nie wiem, czy czytaliście taką historię w kalendarzu. Es war ein Missionar. Był pewien misjonarz. Er kommt in ein Dorf. On przychodzi do wioski. Und erzählt von dem Herrn Jesus. I opowiada o Panu Jezusie. Und plötzlich sagt ein Mann, i nagle pewien mężczyzna mówi, ich kenne den Herrn Jesus. Ja znam Pana Jezusa. Oh, schön. Mówi, miło, fajnie. Ja, er wohnt nebenan bei uns. On tutaj mieszka, niedaleko nas.
Sagt er, nein, der Jesus ist schon zurückgegangen in den Himmel. A ten misjonar mówi, nie, Pan Jezus już poszedł do nieba. Doch, er wohnt nebenan bei uns. Nie, on mieszka tutaj obok nas. Und er sagt, komm mit, ich zeige ihn. Mówi, chodź ze mną, ja ci pokażę. Nicht der Jesus wohnte da. Pan Jezus tam nie mieszkał. Aber ein Christ, von dem der Mann gedacht hat, er ist wie der Jesus. Ale mieszkał tam taki chrześcijanin, o którym ten człowiek myślał, że jest jak Pan Jezus. Das ist genau hier das, was gemeint ist. I to jest właśnie to, o co chodzi tutaj Pawłowi. Der Name des Herrn Jesus, die Person in uns verherrlicht werden. Imię Pana Jezusa, jego osoba uwielbiona w nas. Können die Menschen etwas von dem Herrn Jesus in meinem Leben sehen? Czy inni ludzie mogą widzieć coś z Pana Jezusa w moim życiu? Von seiner Liebe, z jego miłości, von seiner Gnade, z jego łaski, was auch immer, cokolwiek. Ich weiß, es wird niemals vollkommen sein. Ja wiem, to nigdy nie będzie w sposób doskonały. Aber das bedeutet nicht, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Ale to też nie znaczy, że jeżeli nie będzie doskonały, to w ogóle nie powinniśmy próbować. Gibt es hier junge Männer, Jungs, die spielen gerne Fußball? Czy są tutaj chłopacy, młodzi chłopacy, którzy chętnie grają w piłkę? A du bist viel schlechter als Lewandowski. A na pewno jesteś dużo gorszy niż Lewandowski. Aber trotzdem strengt man sich an, zu werden wie. Ale pomimo tego zadajesz sobie trud, aby być jak. Und das ist nur Sport. I to jest tylko sport. Hier geht es um viel Wichtigeres. A tutaj chodzi o coś dużo bardziej ważnego. Wir können nie das Niveau, das Vollkommene von dem Herrn Jesus erreichen. My nigdy nie osiągniemy tego doskonałego poziomu Pana Jezusa. Aber wir möchten immer mehr von ihm lernen, um ihn zu verherrlichen. Ale chcemy coraz więcej się od niego uczyć, aby go uwielbić. Das ist das, was Paulus betet für die Thessalonicher und auch heute für uns. I to jest to, o co Paweł prosi dla Thessalonicza, ale również i dla nas. Und später wird das auch wir in ihm verherrlicht werden. I później będzie również to, że my w nim będziemy uwielbieni. Das bedeutet, dass wir bei der Entrückung, dass alles sichtbar wird. To chodzi o to, że przy pochwyceniu wszystko stanie się jawne. Aber sofort fügt Paulus hinzu, ale natychmiast Paweł dodaje, dass das nur mit der Gnade verbunden und möglich ist. Że to jest połączone i możliwe tylko i wyłącznie przez łaskę. Und dieses Kapitel endet mit einem etwas sehr speziellen Ausdruck. I ten rozdział kończy się z takim szczególnym wyrażeniem. Er spricht von dem Herrn Jesus und gleichzeitig von Gott. On mówi o Panu Jezusie, ale równocześnie o Bogu. Das kommt nur noch zweimal vor im Neuen Testament. To znajdujemy tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Wir lesen einmal 2. Petrus 1. Z drugiego listu Piotra przeczytamy. Vers 1 am Ende. 2. Petrus 1, Vers 1 am Ende. Unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Und Titus 2. I jeszcze znajdujemy to w liście do Tytusa. Vers 13. Unseres Gottes, großen Gottes und Heilandes Jesus Chrystusa. Drugi rozdział, 13 wiersz z Pawła do Tytusa. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. In allen drei Stellen wird mit einem Artikel we wszystkich tych trzech miejscach der Jesus als Gott und Mensch untrennbar verbunden. Pan Jezus jako Bóg jakby nierozerwalnie połączony. Und das ist etwas Wunderbares. I to jest coś cudownego. Als Mensch kann der Jesus uns verstehen. Jako człowiek Pan Jezus może nas rozumieć. Er war hier auf der Erde. On był na tej ziemi. Er hatte Hunger. On cierpiał głód. Er hatte Durst. On cierpiał pragnienie. Er war müde. On był również zmęczony. Er war in der Schule. On był w szkole.
Er hat gearbeitet. Und pracował. Er ist Mensch. Und był człowiekiem. Wenn wir zu ihm beten, dann versteht er uns. Czy jest człowiekiem? Kiedy do niego się modlimy, to on nas rozumie. Wir kennen auch Menschen, die uns gut verstehen. My znamy również ludzi, którzy nas dobrze rozumieją. Aber sie können uns nicht helfen. Ale często nie mogą nam pomóc. Aber jetzt kommt es. Der Jesus ist nicht nur Mensch. Ale teraz następuje to jakby ciekawego, że Pan Jezus jest nie tylko człowiekiem. Er ist auch Gott. On jest również Bogiem. Und als Gott kann er auch alles tun. I jako Bóg on również może wszystko uczynić. Wir können also zu dem Herrn Jesus kommen. Więc możemy przyjść do Pana Jezusa, der uns versteht, który nas rozumie. Und zweitens ist er Gott, der alles vermag. A po drugie jest również Bogiem, który wszystko może. Möchte es so sein, dass wir weiter im Vertrauen, im Glaubensvertrauen unseren Weg gehen. Możemy nadal w tym zaufaniu naszej wiary dalej tą drogą iść. Vielleicht ist der Weg nicht einfach. Może ta droga nie jest łatwa. Aber denken wir an das Ende. Ale myślmy o tym końcu. Denken wir an das Ziel. Myślmy o tym celu. Vielleicht kommt der Jesus heute. Może Pan Jezus dzisiaj przyjdzie. Dann sind wir am Ziel. Będziemy wtedy u celu. Also gehen wir weiter. Czyli idziemy dalej. Indem wir ihn erwarten. W tym oczekiwaniu Jego. Und wenn er noch nicht gekommen ist. A jeżeli jeszcze nie przyszedł. Wollen wir ihm weiter dienen. Czyli jeżeli dopóki nie przyjdzie, chcemy Jemu służyć. Der Jesus kann uns dazu die Kraft geben. Pan Jezus może dać nam siły do tego. Jest tego to białe? Sein Schwan oder? Czy to jest łabądź? Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Frau Weiß. Chciałbym wam powiedzieć pewną historię o pani Weiß, czy tłumacząc na polski pani Biała. Frau Weiß ist ein Huhn. Pani Biała jest kurą. Kennt ihr ein Huhn? Czy znacie jakąś kurę? Wart ihr noch nie auf einem Bauernhof? Czy nie byliście nigdy na żadnym gospodarstwie? Ein Huhn hat oftmals viele Küken. Kura ma nieraz pisklęta, czy pisklaki. Und der Jesus sagt in Matthäus 23, i Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 23, Vers 37, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? W wierszu 37, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście, czy jak kura. Und hier ein Huhn in Afrika. I kura w Afryce. Das hatte viele Küken. Miała wiele pisklot. Es war ein sehr weißes Huhn und deswegen für die Afrikaner besonders. I dla tych mieszkańców Afryki było to bardzo szczególne, to była biała kura. Und plötzlich ist auf dem Hof, wo das Huhn mit den Küken gelebt hat, ein Feuer ausgebrochen. I nagle w tym miejscu, na tym gospodarstwie, gdzie ta kura była, wybuchł ogień. Was hat das Huhn gemacht? Co zrobiła ta kura? Frau Weiß. Ta pani biała. Was glaubt ihr? Jak myślicie? Uciekła. Weggeflogen? Uciekła? Odpłynęła? Und die Küken? A co z pisklętami? Frau Weiß, ta pani Weiß, pani biała, hat alle Küken gerufen. Zawołała wszystkie pisklaki. Und hat die Flügel über die Küken gemacht. I swoimi skrzydłami nakryła te pisklęta. Und das Feuer ist gekommen. I przyszedł ten ogień. Das Feuer war vorbei. Ten ogień przeszedł. Frau Weiß war nicht mehr weiß. Pani biała już nie była biała. Verbrannt. Schwarz. Czarna, spalona. Und
tot. I niestety też była nieżywa. Aber der Besitzer, ale ten właściciel, hat das Huhn genommen, podniósł tą kurę, und darunter waren alle Küken. I pod spodem były wszystkie pistaki. Lebend. Żyjące pistaki. Was sagt die Geschichte für euch? I co ta historia wam mówi? Co mam do powiedzenia? Könnt ihr schon etwas kombinieren? Czy przychodzi wam już coś na myśl? Możecie coś wykombinować? Wir haben auch einen Herrn, der war weiß. Mamy również pana, który był biały, czysty. Er hätte sofort zurückfliegen können in den Himmel. On mógł z powrotem natychmiast wrócić do nieba. Aber er ist hier geblieben. Ale został na ziemi, tutaj. Und wir haben heute in der Bibel gelesen. I dzisiaj w Biblii czytaliśmy. Er ist in die Finsternis gegangen. On poszedł w ciemność. Er ist am Kreuz gestorben. On umarł na krzyżu. Damit du leben kannst. Abyś ty mógł żyć. Du auch. Ty też. Und deswegen ist dieser Vers so wichtig. Komm zu dem Herrn Jesus. I dlatego ten wiersz jest tak ważny. Przyjdź do Pana Jezusa. Am Kreuz war schon das Feuer. Ten ogień już był na krzyżu, na Golgocie. Da kommt niemals mehr Feuer. I już nigdy nie przyjdzie ogień. Und wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen, dann können wir Leben bekommen. I kiedy przyjdziemy do Pana Jezusa, to możemy otrzymać życie. Ich hoffe, dass ihr Kinder niemals die Geschichte von dem weißen Huhn vergesst. Mam nadzieję, dzieci, że nigdy nie zapomnicie tej historii o tej białej kurze. Und dass ihr zu dem Herrn Jesus kommt. I że przyjdziecie do Pana Jezusa. Das ist eine kleine Geschichte für uns zum Schluss. To jest ta krótka, mała historia dla nas wszystkich na koniec. Wir beten für euch Kinder, dass ihr den Herrn Jesus findet. Modlimy się za was, dzieci, abyście znalazły Pana Jezusa. Dankeschön. Dziękuję.